Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogich słuchaczy i dzisiaj chcę podjąć temat, który myślę, że jest znany naszym drogim słuchaczom. Jest to temat trochę spóźniony z mojej strony, ale urlop, później choroba, operacja spowodowały, że stosunkowo późno chcę omówić tę sprawę. Wiemy, bo nawet media publiczne to podały, straszliwa afera w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że obrońcy życia, a konkretnie Centrum na Rzecz Postępu Medycznego w Stanach Zjednoczonych sfilmowało rozmowy z szefami Planned Parenthood, wiemy, tej wielkiej międzynarodowej organizacji działającej w skali całego świata, sfilmowało rozmowy, w których w sposób cyniczny i otwarty szefowie czy jedni z szefów tejże organizacji mówili jasno, bez żadnych ogródek, w sposób cyniczny i brutalny o handlu organami dzieci zabijanych w wyniku aborcji. Konkretnie nagrano rozmowę z dr Debaroch Nukatole w restauracji, w wykwintnej restauracji, spokojnie, bez żadnego zażenowania. Ta szefowa, dyrektor do spraw usług medycznych Planned Parenthood, mówiła bez ogródek, jak w sposób brutalny, barbarzyński uzyskuje się te organy, na które jest zapotrzebowanie, o które dopominają się handlarze śmierci. Otóż okazało się, że ten preceder polegający na tym, że w sposób szczególny zabijano nienarodzone dzieci, żeby uzyskać nieuszkodzone te organy, na które był popyt. Konkretnie, czy serce, czy płuca, czy nerkę, a więc tak miażdżono, tak zabijano te dzieci w łonach matek, żeby ta część ciała nienarodzonego dziecka mogła trafić do tych barbarzyńskich handlarzy nieuszkodzona. Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych skutek straszliwej, zbrodniczej, ludobójczej, powiedzmy jasno, decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych ze stycznia 1973 roku można, w cudzysłowie oczywiście, można zabijać dzieci aż do momentu porodu, do 9 miesiąca życia w ich łonie matek. Ten preceder to niejako podwójne barbarzyństwo, bo proszę sobie wyobrazić, 9-miesięczne dziecko zabijane w czasie porodu czy tuż przed porodem, zabijane bez żadnego znieczulenia. I świat milczy. Gdzie jest Organizacja Narodów Zjednoczonych? Przecież mamy Komitety Ochrony Praw Dziecka, mamy Konwencję o Ochronie Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych, gdzie w preambule jasno zapisano, że państwa ONZ-u mają się troszczyć i zapewnić stosowną opiekę dzieciom zarówno przed, jak i po narodzeniu. Przed i po narodzeniu. I gdzie jest głos Narodów Zjednoczonych, sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych? Gdzie jest głos Amnesty International, które słusznie protestuje przeciwko torturom, które są stosowane niestety jakże często w wielu krajach świata? Gdzie jest ten głos Amnesty International? Co więcej, oni, Amnesty International, popiera aborcję zabijań narodzonych dzieci w tak barbarzyński sposób, bez znieczulenia. Bogu dzięki, mamy Rzeszę Obrońców Życia, mamy Święty Kościół Katolicki, który atakowany z wielu stron, i z lewa, i z prawa, i z liberałów, i z postkomunistów, stoi twardo na straży życia każdego człowieka, od poczęcia po naturalny kres. Jakąż dumą napawa mnie fakt, że jestem grzesznym, bo grzesznym, ale członkiem Kościoła katolickiego. Tu powiem bardzo w uproszczeniu i po ludzku, tej jedynej organizacji, która niezależnie od czasów historycznych, od uwarunkowań politycznych, stała i stoi na tym fundamencie obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. My, katolicy, możemy być dumni z naszego świętego Kościoła katolickiego, bo ufam, że niedługo przyjdzie ten czas, kiedy ludzkość oprzytomnieje, kiedy te wielkie, potężne organizacje międzynarodowe
uznają, że aborcja to prenatalne ludobójstwo, że to jest jedna ze zbrodni przeciwko ludzkości. I wtedy będziemy się cieszyć, że wśród tych organizacji, mówię tu bardzo w roszczeniu po ludzkich, tą najpotężniejszą, broniącą życia każdego człowieka, był i jest Kościół katolicki. Kochani, musimy pamiętać, że ta zbrodnia, handel częściami zamiennymi nienarodzonych dzieci, to się w głowie nie mieści. To przypomina wprost czasy hitlerowskie. Bo w tymże wywiadzie, czy później w różnych rozmowach, przedstawiciele Planned Parenthood mówią, że te części są potrzebne do badań naukowych, do poprawy zdrowia czy życia, nawet ochrony życia innych ludzi. Czyż to nie jest wprost argumentacja z Auschwitz-Birkenau? Tak, to jest taka argumentacja. Módlmy się, aby aborcja na całym świecie została jak najszybciej całkowicie zakazana. Szczęść Boże.